rozpoczęte przed południem natarcie dywizji jedynie początkowo nie napotyka na opór. Z czasem ujawnia się tym bardziej zacięta polska obrona. Rozwinięta półkoliście, około 3 km na południe od Piotrkowa. Nasze czołgi napotykają po raz pierwszy na zorganizowaną i skuteczną obronę przeciwpancerną. Za gęstymi polami minowymi stoją dobrze zamaskowane w kartofliskach polskie pepance. Nieprzyjacielska piechota broni się zaciekle na rozbudowanej pozycji, zajmując w wielu wypadkach wnęki przeciwpancerne. Polska artyleria, włącznie z armatami kalibru 150 mm, bije skutecznie ogniem bezpośrednim, jej charakterystyczna właściwość, z którą się jeszcze spotkamy. Natarcie staje. Posuwać się dalej, poprzez pola minowe, na działka przeciwpancerne byłoby bezmyślnym samobójstwem. Nieprzyjaciel chce stawić zdecydowany opór. Dywizja angażuje więc wszystkie swe siły i podciąga rezerwy. Armia Łódź od samego początku wojny była bardzo mocno naciskana przez 10. Armię Niemiecką, dążącą do jak najszybszego przełamania jej sił i rajdu w stronę Warszawy. Jednostki wchodzące w skład polskiej armii działały z mniejszym lub większym powodzeniem. Wołyńska Brygada Kawalerii już 1 września wsławiła się bohaterską obroną w rejonie wsi Mokra, a następnego dnia w lasach w okolicy miejscowości Ostrowy. Siła, z jaką niemieckie wojska uderzyły na polskie jednostki w tym rejonie, sprawiła, że generał Rummel musiał już 3 września wykorzystać wszystkie swoje odwody. Spowodowało to, że dostał zgodę na wycofanie swoich sił na główną pozycję obronną nad Wartą i Widawką. W trakcie wycofywania doszło do zamieszania wśród jednostek polskich i utraty cennego czasu. W rejonie Skierniewic znajdowała się w tym czasie nie do końca jeszcze skompletowana armia Prusy, która miała działać zaczepnie na korzyść wycofującej się armii Łódź. Silny nacisk Niemców sprawił, że odsłonięta została droga prowadząca z Radomska przez Kamieńsk do Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak aby w pełni korzystać z możliwości szybkiego przemarszu, Niemcy musieli najpierw zdobyć okoliczne miejscowości oraz pasmo 3 niewielkich wzgórz, zwane Borową Górą. Obronę tego rejonu, rozciągającego się od Księżego Młyna do Rozprzy, powierzono pułkownikowi Ludwikowi Czyżewskiemu, dowódcy 2. Pułku Piechoty Legionów z 2. Dywizji Piechoty Legionów. Do dyspozycji miał on w tym czasie jedynie swój pułk wraz z artylerią oraz niewielkie oddziały złożone z rezerwistów i improwizowanej obrony znajdujące się w Rozprzy i Jeżowie. Własne oddziały przewidział do obrony rejonu Księży Młyn oraz Góra Borowa. Bezpośrednio podlegał on dowódcy Grupy Operacyjnej Piotrków, generałowi Wiktorowi Tome, który z kolei podlegał dowódcy Armii Łódź, generałowi Juliuszowi Rumlowi. Obrona tego rejonu miała w pierwszej kolejności osłaniać lewe skrzydło 30. Dywizji Piechoty, która znajdowała się na zachód od Bełchatowa, oraz dojścia do Piotrkowa Trybunalskiego, do czasu zorganizowania się tam obrony oddziałów Armii Prusy, dowodzonej przez generała Stefana Dęba-Biernackiego. 3 września przed świtem, jako wzmocnienie obrony, przybył 301 Batalion Czołgów Lekkich, łącznie 3 kompanie wyposażone w 48 sztuk czołgów 7TP, które zajęły pozycję na przedłużeniu linii obrony Borowej Góry w kierunku Piotrkowa. Tymczasem Niemcy swoimi głównymi siłami w składzie 31. Dywizja Piechoty, 4. i 1. Dywizja Pancerna ze składu 16. Korpusu Pancernego dowodzonego przez generała Ericha Hübnera zajęli Radomsko i posuwali się dalej na Kamieńsk i Rozprzę. Rozumiejąc położenie oraz wiedząc o siłach polskich,
zajmujących stanowiska na Borowej Górze, przygotowali się do ataku na pozycję 2. Pułku Piechoty Legionów oraz wydzielonych oddziałów w Rozprzy i Jeżowie. Jedynym, co hamowało przemarsz wojsk niemieckich w tym czasie, były bardzo silne naloty polskiego lotnictwa bombowego. 3 września w nalocie na niemieckie kolumny pancerne w tym rejonie wzięło udział łącznie 40 lekkich polskich samolotów bombowych. Niemiecki korpus jednak, pomimo strat i dezorganizacji przez naloty, nieustannie parł naprzód. Wieczorem na szosie Skamieńska pojawiły się pierwsze niemieckie pojazdy pancerne. Z racji tego, że obrona Góry Borowej nie była jeszcze do końca przygotowana, dowódca Armii Łódź nakazał wykonanie śmiałego, nocnego ataku na wysunięte oddziały niemieckie w Rozprzy i Kamieńsku. Do tego zadania wydzielony został 2. Pułk Strzelców Konnych z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, która w tym czasie po ciężkich walkach znajdowała się w odwodzie armii. Nocny wypad polskich kawalerzystów okazał się bardzo udany i wprowadził duże zamieszanie wśród Niemców, co dało obrońcom kilka dodatkowych godzin na przygotowanie się do walki. Od świtu 4 września w rejonie bitwy zaczęły pojawiać się pierwsze jednostki niemieckiej piechoty i oddziały pancerne. W pierwszym momencie uderzenie posuwało się na Księży Młyn, ale zostało bez problemów odparte przez okopane i wstrzelane w teren wojska polskie. Tymczasem na Rozprzę i Jeżów kierowały się główne siły 1. Niemieckiej Dywizji Pancernej. Polskie rozpoznanie lotnicze stwierdziło znajdującą się tutaj pancerną kolumnę niemiecką rozciągniętą na przestrzeni 20 km. W takiej sytuacji do pomocy obrońcom w Rozprzy dowódca Polski wydzielił 2-działową baterię artylerii do zaryglowania szosy pod tą miejscowością. Strona polska posiadała również w tym rejonie jeden żelbetowy bunkier w bliskiej odległości od mostów na rzece. Pierwsze natarcie na Rozprzę zostaje odparte. Obrońców wspomaga grząski teren, którego Niemcy nie rozpoznali i jego przybycie sprawiało trudności czołgom i pojazdom pancernym. Straty zadane zostały również przez celny ostrzał polskiej artylerii i działek przeciwpancernych. Na polskie stanowiska rzucone zostaje lotnictwo oraz wzmaga się ostrzał niemieckiej artylerii. Niemieckie oddziały pancerne nacierają z dużą siłą w kierunku Jeżowa, gdyż jeszcze przed wieczorem chcą dostać się na drugi brzeg niewielkiej rzeki. W końcu Niemcy wykonują niewielką przeprawę dla swoich czołgów i rzucają je do ataku na Jeżów. W takiej sytuacji polski dowódca rzuca do przeciwnatarcia swój odwód pancerny. Polskie czołgi podchodzą pod Jeżów, aby wesprzeć tam piechotę walczącą z kilkoma niemieckimi maszynami, które przekroczyły już rzekę. Niemieckie czołgi zostają zniszczone, a Jeżów w dalszym ciągu znajduje się w polskich rękach. Jednak po przejściu rzeki Niemcy wykonali już silny przyczółek, co sprawiło, że ostatecznie przed nocą jednostki polskie zostały wyparte z Jeżowa. Jedna kompania polskich czołgów próbowała jeszcze wykonać rozpoznanie bojem w kierunku Rozprzy, jednak bez wsparcia piechoty szybko musiała się wycofać. Polskie siły pancerne w nocy zostały wycofane poza rejon walk. W międzyczasie na wschód i południowy wschód od Piotrkowa zbierały się jednostki armii Prusy. W lasach na południowy wschód od Piotrkowa znajdowały się gotowe do działania Wileńska Brygada Kawalerii, 29. Dywizja Piechoty oraz częściowo 19. Dywizja Piechoty. Już 4 września rano, widząc sytuację oddziałów Armii Łódź po drugiej stronie szosy piotrkowskiej, dowódca Armii Prusy zaproponował wykonanie przeciwnatarcia odciążającego na korzyść sąsiednich jednostek walczących z Niemcami. Jednak naczelne dowództwo odmówiło, gdyż według sztabu kolidowało to z pierwotnym, planowanym przeznaczeniem tych jednostek. Teren bitwy zamienił się w wielką pożogę. Płonęły wszystkie miejscowości od Kamieńska aż po Piotrków. W tej sytuacji dowództwo Armii Prusy wydzieliło jednostki z 19. Dywizji Piechoty do zajęcia stanowisk obronnych przed Piotrkowem w celu zatrzymania niemieckiego natarcia pancernego. Jednostki te utworzyły półkolistą linię obronną przed Piotrkowem w rejonie miejscowości Longinówka i Bujny oraz Lasu Kargał. Jednostki te okopały się i utworzyły bardzo silną zaporę przeciwpancerną w postaci stanowisk działek przeciwpancernych, okopów oraz stanowisk artylerii, która wspierała wysiłki obronne piechoty. 4 września
nastąpiły dodatkowo kolejne wyprawy polskiego lotnictwa bombowego. Tym razem eskadry złożone ze średnich bombowców Łoś w łącznej liczbie 27 samolotów bombardowały niemieckie kolumny w Radomsku oraz Kamieńsku, powodując zamieszanie i dezorganizację. Nalot powtarzany był tego dnia kilka razy. Działania te spowodowały jednak również duże straty i uszkodzenia wśród polskich maszyn, co sprawiło, że dnia następnego do nalotu w tym rejonie wyleciało już tylko 6 polskich bombowców. Tymczasem przed wieczorem na linię obrony przed Piotrkowem Niemcy rzucili swoje lotnictwo i artylerię, prowadząc intensywny, morderczy wręcz ogień. Jednostki polskie poniosły spore straty, jednak nie wycofały się z zajmowanych pozycji. Polscy żołnierze w tym rejonie dostali rozkaz nocnego natarcia na miejscowość Siomki i las za tą miejscowością. Nocny wypad okazał się bardzo udany, a niemieckie wysunięte oddziały zaskoczone i całkowicie rozbite. Oddziały 2. Pułku Piechoty Legionów na Borowej Górze dalej stawiały zacięty opór niemieckiej piechocie i jednostkom pancernym. Termin, do którego miały one bronić swojej pozycji, już minął. Jednak generał Thome przedłużył go, gdyż ciągle oczekiwał przeciwnatarcia armii Prusy i chciał, aby w tym czasie jego żołnierze wiązali walką Niemców. Dodatkowo, z racji przejścia Niemców do Jeżowa, generał Thome otrzymał pozwolenie na przygotowanie kontrataku. Do tego zadania wyznaczone zostały 301 Batalion Pancerny ze swoimi czołgami, 11 Pułk Strzelców Konnych oraz 2 armaty baterii konnej wydzielone z Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Całość sił zbierała się w okolicy Lasu Graby i Woli Rokrzyckiej. 5 września Niemcy rozpoczęli bombardowanie i ostrzał artyleryjski pozycji 2. Pułku Piechoty Legionów na Borowej Górze, którą zamierzali ostatecznie przełamać, aby mieć dostęp do Piotrkowa i dalej na północ. Do natarcia na całej szerokości rusza niemiecka piechota, czołgi i pojazdy pancerne. Polskie pozycje odpowiedziały ogniem maszynowym i broni ręcznej oraz dostępnych środków przeciwpancernych. Bardzo silne niemieckie natarcie po dramatycznych wręcz walkach i częściowym przełamaniu pierwszej linii w końcu zostaje powstrzymane przez zamaskowane stanowiska polskie i intensywny ogień maszynowy. Po nieudanym ataku Niemcy zmieniają koncepcję i w pierwszej kolejności bombowce niemieckie wykonują potężny nalot bombowy na pozycje broniące Piotrkowa oraz na sam Piotrków Trybunalski. Następnie do ataku ruszają niemieckie czołgi. Strona niemiecka zamierza przebić się w tym rejonie, aby móc wyjść również na skrzydło 2. Pułku Piechoty Legionów na Borowej Górze. Potężne uderzenie czołgów na polskie stanowiska powoduje dramatyczne walki na bliskiej odległości. Dodatkowo Niemcy, nie mogąc przełamać obrony, rzucają do ataku również swoje samoloty myśliwskie, które z lotu koszącego strzelają ze swoich karabinów do polskich stanowisk. Niemieckie czołgi są likwidowane przez działka przeciwpancerne, artylerię dywizyjną oraz miny, a w ostateczności piechurzy walczą z czołgami przy użyciu wiązek granatów. Część czołgów przebija się przez pierwszą linię i napotyka opór drugiej linii obrony. Okupione ogromnymi stratami pozycje polskie utrzymują się, a niemieckie maszyny kierują się bardziej na północ w kierunku lasu z zamiarem obejścia broniących się. W tym momencie staje się coś, czego żołnierze polscy w tej kampanii nie widzieli zbyt często. O godzinie 10:30 rusza zaplanowane polskie przeciwnatarcie oddziałów pancernych i piechoty. Kompania polskich czołgów uderza na niemieckie oddziały związane walką i pierwszym natarciem całkowicie rozbija niemieckie czołgi, pojazdy pancerne i samochody ciężarowe z piechotą. Potem natarcie przesuwa się dalej i dociera aż do Woli Krzysztoporskiej. Część polskich czołgów pojawia się pod Jeżowem. Kawalerzyści w tym czasie próbują uporać się z Niemcami okopanymi w lesie Wygoda. Niemcy jednak bardzo szybko reagują i wykonują własne, silne kontrnatarcie oddziałów pancernych, które mija Wolę Krzysztoporską i związuje się w walce z resztą batalionu czołgów polskich, które miały atakować w drugim rzucie. W takiej sytuacji polskie maszyny zajmują pozycje obronne, niszczą kilka czołgów niemieckich, ale pod wpływem ostrzału artyleryjskiego i zagęszczenia niemieckich maszyn wycofują się ostatecznie na północny skraj lasu. Czołgi polskie, które zapędziły się aż pod Jeżów, o godzinie 15 również rozkazano wycofać. Kompania ta po poniesieniu dużych strat w sprzęcie
zostało im tylko 5 sprawnych czołgów. Wraz z piechotą wycofała się ostrożnie, przechodząc pomiędzy niemieckimi oddziałami. Miejscami żołnierze musieli wywalczyć sobie drogę odwrotu. Następnie, razem z resztą swojego batalionu, została cofnięta dalej na północ i wyłączona z dalszych walk. Po tych wydarzeniach Niemcy odrywają się od styczności z polskimi jednostkami w celu przegrupowania. W tym czasie jednak nie zaprzestają ataku na pozycję Borowa Góra. Około godziny 13 po przygotowaniu artyleryjskim rusza kolejne, bardzo silne natarcie niemieckie. Atak na przetrzebione wcześniej pozycje tym razem idzie Niemcom lepiej. Niektóre polskie kompanie nie wytrzymują ognia i wbrew rozkazom zaczynają się cofać. W tej sytuacji strona polska wykorzystuje swój odwód. 600 polskich żołnierzy naciera w kierunku miejscowości Spólne. Ponosząc ogromne straty, udaje im się dotrzeć do niemieckich pozycji i zaczyna się walka wręcz. Po chwili Niemcy ustępują, po stronie polskiej sytuacja jest chwilowo opanowana. Obrona rejonu Góry Borowej została ponownie przedłużona, gdyż ciągle spodziewano się przeciwnatarcia armii Prusy, które to natarcie kolejny raz zostało przełożone. W rejonie Piotrkowa, po przegrupowaniu, Niemcy uderzają ze zdwojoną siłą. Około godziny 14:00 artyleria niemiecka wykonuje przygotowanie artyleryjskie, a następnie przenosi ogień na sam Piotrków. Od strony Woli Krzysztoporskiej i Rozprzy rusza potężne natarcie pancerne. Najsilniejsze natarcie kolejny raz prowadzi na Las Kargał w celu ostatecznego przecięcia styczności pomiędzy Armią Łódź i Armią Prusy. Brak odwodów i przerzedzenie oddziałów polskich w tym rejonie sprawia, że tym razem Niemcy przebijają się i mkną dalej na północ, a następnie uderzają na Piotrków od zachodu i obchodzą miasto od północy. Zbliża się nieuchronna katastrofa polskich sił w rejonie miasta. Polskie oddziały tyłowe, tabory, składy amunicji i stanowiska artylerii próbują w pośpiechu cofać się na wschód przez miasto. Stanowiska polskie na południe od Piotrkowa zaczynają wyginać się ku północy i cofać na wschód. Dochodzi do tak dużego zamieszania, że dowódca 19. Dywizji Piechoty, która broniła południowego przedpola miasta, szukając własnego sztabu, który musiał zmienić miejsce postoju ze względu na niemieckie oddziały pancerne, wpadł na jeden z takich oddziałów i dostał się do niewoli. W tym czasie do dramatu dochodzi podczas kolejnego natarcia na Borową Górę. Po ostrzale i bombardowaniu Niemcy kolejny raz ruszają do natarcia. Pułk polski nie ma już żadnych odwodów. Polskie jednostki zaczynają się cofać. Dowódca, pułkownik Czyżewski, nie mogąc z krzykiem zawrócić uciekających żołnierzy, decyduje się na nietypowe działanie. Zbiera wszystkich dostępnych pod ręką żołnierzy, w tym kucharzy, członków orkiestry, żołnierzy ze sztabu oraz kapelana. Osobiście z karabinem w ręku staje na czele tej zbieraniny i wykonuje przeciwnatarcie, na widok czego inni, cofający się żołnierze, zawracają i przyłączają się do ataku. Sytuacja zostaje ponownie opanowana, jednak natarcie armii Prusy ciągle nie następuje. W takiej sytuacji pułk w nocy wycofuje się z pozycji Borowa Góra, na północ w kierunku Bełchatowa. Nad ranem 6 września na wzniesieniu pozostała już tylko jedna kompania, która osłaniała odwrót swoich kolegów. Wyczekiwane natarcie armii Prusy, której jednostki znajdowały się w lesie Lubień, po ciągłym przekładaniu terminu miało nastąpić tej nocy. W myśl dowódcy armii Prusy, jednostki te miały wykonać nocne natarcie na związane w walce jednostki niemieckie. Oddziały zaczęły wieczorem wychodzić na pozycje wyjściowe. Jednak w ostatniej chwili zmieniono rozkaz. Dowódca armii, generał Dąb Biernacki, otrzymał wiadomość, że Armia Łódź na rozkaz naczelnego dowództwa odchodzi na północny wschód, aby w konsekwencji przygotować się do zajęcia linii Wisły. Armia Prusy dostawała zadanie dalszego działania na korzyść Armii Łódź. Jednak generał zrozumiał to na swój sposób i stwierdził, iż jest to również rozkaz do odwrotu dla jego armii. Rozkazał zatem przerwać nocny atak i rozpocząć odwrót do przepraw na Wiśle. Rozkaz nie dotarł do wszystkich jednostek, w wyniku czego następnego dnia jeden pułk z 29. Dywizji Piechoty nad ranem rozpoczął wykonywanie rozkazu, nacierając w kierunku Milejowca i dalej Milejowa. Niemcy w tym rejonie byli całkowicie zaskoczeni. W okolicznym dworze znajdował się sztab niemieckiej 1. Dywizji Pancernej wraz z jej dowódcą, który musiał uciekać na wieść o zbliżających się polskich oddziałach.
Następnie Polacy natarli na wieś Longinówka. Jednak tutaj Niemcy twardo się bronili. Niemcy, orientując się ostatecznie w sytuacji, wyprowadzili przeciw natarcie z Piotrkowa i ostatecznie odepchnęli oddziały polskie i je okrążyli. Osamotniony pułk bronił się jeszcze przez jakiś czas, ale ostatecznie został wybity praktycznie w całości. Bitwa pod Borową Górą i Piotrkowem Trybunalskim była serią dramatycznych walk, która przyniosła obu stronom duże straty. Szczególnie trudne zadanie przypadło drugiemu pułkowi piechoty Legionów, który musiał obsadzać rejon Borowej Góry od miejscowości Księży Młyn do Rozprzy w pierwszym momencie walk. W rejonie Piotrkowa Niemcy spotkali się ze świetnie zorganizowaną obroną przeciwpancerną, którą musieli wymijać, gdyż ataki wszystkich sił, jakie posiadali, nie przynosiły rezultatu. Dla strony polskiej była to kolejna bitwa, w której nie wykorzystano szans na skuteczne przeciwdziałanie ze względu na błędy dowództwa armijnego i naczelnego. Armia Prusy, która w zamyśle pierwotnym miała być najsilniejszą armią w całym Wojsku Polskim i działać zaczepnie na korzyść Armii Łódź, po bitwie pod Piotrkowem praktycznie przestała istnieć jako związek operacyjny. Ponadto bitwa ta przesądziła o ostatecznym rozdzieleniu Armii Łódź i Prusy przez wojska niemieckie, co otworzyło im drogę na Warszawę. Do zamieszania na polskich tyłach, w rejonie na zachód i następnie na północ od Piotrkowa doszło właściwie z dwóch powodów. Pierwszym było ostateczne przełamanie styku linii polskich w okolicy lasu Kargał. Drugim powodem było wcześniejsze jeszcze nietypowe działanie Niemców, którzy do tej pory walczyli tylko za dnia. W czasie, gdy czołowe oddziały pancerne ucierały się z polskimi pozycjami obronnymi, Niemcy wieczorem i w nocy wysłali na nocny rajd siły wielkości pułku czołgów, aby przeszły pomiędzy pozycjami polskimi koło Woli Rokrzyckiej. Wojska te przemieszczały się po zmroku, a napotkawszy jakikolwiek opór, natychmiast szukały drogi obejścia. Spowodowało to, że nad ranem na głębokich tyłach polskich grasowały już niemieckie maszyny, siejąc zamęt wśród zdezorientowanych ich obecnością polskich oddziałów tyłowych.